Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, aż spadłem z beczki, z tej strony Robin Skateboard i witam was, cwajaczki, w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2, no skórka z modyfikacją, Velen, oczywiście, czekajcie, wezmę save'a i wczytam się, bo coś się zbagowała, już kurczę kamerka jak spadałem, o, od razu lepszy widok, no, więc jesteśmy w mieście portowym oczywiście i czytałem przed chwilą sobie jeszcze wasze komentarze, zanim zacząłem nagrywanie, chwilę mi to zajęło i stwierdziłem, że chyba najlepszą opcją dla nas byłoby, gdybyśmy zagrali sobie takim cwanym, zręcznym cwaniaczkiem, który również byłby myśliwym, który by dobrze strzelał z łuku, a dodatkowo posługiwał się jakąś fajną szpadą i wiecie, byśmy byli tacy zręczni cwani i na pewno by to przyniosło nam dużo. Oczywiście przypomnieliście mi również, że Robino, ty się potrafisz przecież skradać, więc czego się przejmujesz, rabuj co się da. Także gdy będziemy zręczni, przy okazji potrafimy się skradać, na pewno będziemy w stanie sporo rzeczy sobie schować do kieszonki i nikt nie będzie się mógł nic przyczepić. Jest tu Leroy, dzień dobry. Czy już z nim gadałem? Co tu robicie właściwie? Zaraz zobaczymy. A na co to wygląda? Protestujemy! No no, a przeciw czemu protestujecie? Przeciw decyzji księcia, rzecz jasna. Nasz jegomość zakazał handlu morskiego, więc żaden statek już tu nie zawitał. Właśnie dlatego pracownicy portu nie pracują, a brak pracy oznacza brak pieniędzy. Rozumiem, czyli wy w świecie źle się dzieje. Dlaczego zakazał handlu? Czy ten władca jest jakiś powalony? Nie no, chłop jest naprawdę jakiś dziwny. No cóż, tak bywa. Widzę, że jakaś chata zjarana również. Nie wiem, czy w ramach protestu, czy po prostu ktoś tutaj był kiedyś i ten. Weźmy sobie co jest oczywiście. Standardowo. Trzeba kraść. O, Robin kradnie biednym i daje biednym. Nie no, kradnie wszystkim i bierze sobie. To jest strasznym Robinem chudem. Nie wiesz, czy zrobię przykładu. Dużo węgla oczywiście może się przydać. No i kuferek zielony jakiś zwykły, taki schowany. Och, jakiś tam... Mało co, ale jest. I oczywiście wasze komentarze będę śledził bardzo, bardzo mocno. Również mówiliście, że mapa przypomina te z Valenroda chyba, modyfikacji, o ile dobrze zapamiętałem. I że nie czyta się Jens, tylko Jens, bo to niemiecka modyfikacja, też widziałem. Także oczywiście będą tutaj sobie wasze wszelakie właśnie komentarze brał do serduszka. Fajnie, naprawdę. A i też widziałem jeden komentarz od cwaniaka, że Robino, bo mikrofon wcześniej brzmiał lepiej, teraz gorzej i tak dalej. Rzeczywiście jedna opcja, coś tam się dziwnego stało i mi właśnie coś się tam popsuło delikatnie, ale na szczęście jakiś jeden cwaniak to wyłapał i dziękuję za zwrócenie uwagi, bo osobiście nie wiem dlaczego nie usłyszałem tego w trakcie montażu, co jest bardzo dziwne, ale, może po prostu też trochę za szybko coś tam i wiecie, i tak poszło. Okej, tu widzę, że mam jakiś magazyn pilnowany przez strażnika. Zatrzymaj się, nie masz wstępu do magazynu, wynoś się stąd. Okej, pewnie, to ja sobie wezmę pustą butelkę, akurat przyda mi się, będę mógł ją napełnić. A no i zagadajmy może do kowala, no ogólnie zobaczymy, co w tym mieście portowym się dzieje. A ja przybiegłem tutaj dlatego tak szybko, bo też jeden cwaniak napisał, że Robin, bo w sumie cały odcinek to ty biegłeś przez jakiś las, nic się nie działo, jakiś tam jeden quest tylko, gościu w ogóle, łe, nuda i bez sensu. To chodzi o to, po pierwsze, no to robię to dlatego, że pierwszy raz biegniemy przez daną drogę. I żeby nie było później czegoś takiego, że cwaniaki oglądacie i na przykład ja mówię, a bo w tym miejscu coś tu było, coś żebym tu robił. A wy takie wiecie, żebyście nie mieli takiego, że co, tutaj byłeś gościu, co ty tu robiłeś? Nie było tego na odcinku i tak dalej, więc jeśli jestem w jakimś miejscu pierwszy raz i to chciałbym wam pokazać, hey, dlatego ty. Też czasami takie zwiedzanie mapy i tak dalej, po prostu no, myślę, że to jest fajna sprawa. No wiem, że nic się nie dzieje specjalnie bardzo, więc może coś wydawać nudne, ale tak. I jeszcze coś miałem się odnieść do tego komentarza a propos. I mi już zdążyło uciec. Ojejku, jejku. A, to była ważna sprawa. Dobra, mam nadzieję, że sobie przypomnę za chwilkę też. Ale... Zagadałem do kowala, zobaczmy co tu ciekawego. Wszystko u ciebie w porządku? A, dlaczego tu przybyłem? Bo dostałem takie polecenie. Naszym głównym zadaniem było właśnie, żeby tutaj przybiec. Więc stwierdziłem, że skoro tam w tym mieście na początku nikt mi nic ciekawego nie dał, no to po prostu, że będę robił to, co mi kazano jakby na samym początku. Ale oczywiście to nie znaczy, że będę leciał tylko główną linię fabularną. Oczywiście wszystkie questy będziemy próbować. Dobra, lecimy na początek. Wszystko u ciebie w porządku. Zobaczmy co u naszego rudego kowala. Jeśli mam być szczery, to nie. Czekam na dostawę stali od kilku dni, a nadal jej nie otrzymałem. Musiałem zaczerpnąć do moich kryzysowych zapasów, a one również niedługo się wyczerpią. A nie chcesz się dowiedzieć, co się stanie, jak się skończą. Czy mogę ci jakoś pomóc? Możesz, idź i poszukaj handlarza Theodora. Coś musiało się stać. Do tej pory zawsze przywoził towary na czas. Gdzie on może być? Najlepszym pomysłem będzie rozejrzenie się na drodze pomiędzy miastem a fortecą. Dobrze, w takim razie poszukam go. Okej, masz może do sprzedania jakąś broń?
Oczywiście, ale z góry ci powiem, nic nie ma za darmo. Jeśli chcesz kupić broń, musisz za nią zapłacić, jasne? Oczywiście. A jeszcze jedno, ponieważ zostało mi tylko trochę surowej stali, w tej chwili nie mam zbyt wielu broni na stanie. A to powinno się zmienić, gdy tylko dostawa w końcu do mnie dotrze. Okej, okay, to na razie nie będziemy kupować, ale sprawdźmy, co posiada. I ma łamacz głów, dobry miecz dwuręczny, dobra szpada pod zręczność, już widzę, że jakieś fajne rzeczy. A, i mówiliście mi też, że są tarcze oczywiście i widziałem głosy również cwaniaków. Uuu, ciężki skórzany pancerz zarąbisty. 7 stówek kosztuje, ale naprawdę sporo ochrony daje. O tarczach właśnie mi mówiliście. Że skoro są tarcze, to że jakbym dał trochę w siłę, to by było fajnie i się nauczył. Także myślę, że mimo, że będę grał pod zręczność, to widzicie, nawet taka wzmocniona drewniana tarcza zwykła 20 tylko siły wymaga, więc na pewno będziemy mieli tyle siły koniec końców. Więc myślę, że jak będziemy mieli jakieś punkty nauki, to wykorzystam właśnie na naukę tarcz i wtedy będziemy mogli, po prostu wiecie, to że będę grał pod zręczność nie niweluje tego, że nie będę mógł sobie korzystać z tarczy po prostu w ten sposób. A przy okazji mam tu tępe siekiery od drwali. Proszę bardzo. I zgaduję, że mam je naostrzyć. Dokładnie. Zobaczmy. Pewnie to chwilę zajmie. Takie siekierki to nie jest moment. One muszą być dosyć solidne, żeby rąbać drewno. Chyba nie. Nie wiem. Zaraz się dowiemy wszystkiego. Zobaczmy. Dobrze, nie mam problemu. Wróć jutro. Powinny być wtedy gotowe. Okej, okay, świetnie. W takim razie zadanie zaktualizowane. Siekiery dla drwali. I również mówiliście mi, żeby w mieście portowym się dobrze rozejrzał, ponieważ jeśli się dobrze rozejrzę, to powinien znaleźć magiczne tamburyny do tego miejsca i będziemy mogli latać sobie między jednym a drugim miejscem. Kim jesteś? Hej, to nie twoja sprawa, jasne? Jasne. Mam nadzieję. Okej, okay, szukam pewnej osoby, a dokładnie złodzieja. O, czekajcie, to ten ziomo? Ale on ma 400 HP, w życiu go nie pokonam nawet, jakbym chciał. Szukam pewnej osoby, która wyszła z karczmy bez płacenia. Co mnie to obchodzi? Nie zgrywaj niewiątka, opis karczmarza dokładnie pasuje do ciebie. Założę się, że gdybym rozpruł ci brzuch, to znalazłbym w nim nadal świeże jedzenie. Lepiej oddaj mi pieniądze, które wisisz karczmarzowi. A jeśli nie, to co mi zrobisz? Obierz mi mordę i tak nie odzyskasz swoich pieniędzy. Zaraz się o tym przekonamy. Okej. Okay. Chwileczkę, obywatelu! Co się stało? Jestem Stefan. Sprzedaję najlepsze ryby w okolicy. Świeżo wyłowione. Zainteresowany? Stefan! W takim momencie, jakby tu solówę robimy? Chłopie! Mógłbym ci sprzedać ryby, które złowiłem na przykład? No, jeśli ryba przejdzie test jakości, to dlaczego nie? Kupiłbym ryby w domu po dobrej cenie. Okej, chcę sprzedać ryby, chciałbym kupić ryby. A jakie rybki sprzedajesz? No masz tu różne rzeczy, śledzik, ostryga, a dużo rzeczy fajnych. Okej, okay, Stefanie, ale wiesz co, w idealnym momencie przyszedłeś takim, że ja zaraz dostanę w łeb. O właśnie, bo mnie Apexo będzie próbował lać. A Apexo ma jakąś fajną broń. Apexo ma naprawdę fajną... A, panie strażnik, bo biją! Biją robina, gwardzisto! A, zobacz, gwardzisto, jak mnie biją! Odłóż broń! Ale to nie ja! To nie ja ten tutaj zaraz zginę. Nie mogę odłożyć, bo kurde chłop mnie leje. Dobra, ja spróbuję go wyklepać, jak widzicie muszę to. No ale to on mnie bije, no! Uspokójcie się! Ale to oni na mnie się fochają czy na kogo? Ty, tu się dzieje jakaś. Tu się jakaś ciekawa akcja działa w ogóle. Dobra, cwańki, ja go sobie wyklepę. Co prawda trochę mi to zajmie pewnie, ale widzę, że tam czasami jakiś kryt mi nawet siądzie, więc spoko. Dzięki temu, że ten miecz chyba daje jakiegoś bonusa, czy nie wiem, czy daje. Ja muszę tu trochę pobiegać z nim tu w kółeczko. I spróbuję go wyklepać. To sporo mi zajmie, jak widzicie, dopiero stówkę mu zjechałem. A myślę, że tą metodą właśnie na cofanko i walonko go będzie najbezpieczniej. Bo inaczej to będzie mi bardzo ciężko szło. O, a przy okazji jeszcze, a propos walki. Jeden cwaniak napisał, że Robino, powinieneś poćwiczyć strzelanie z kuszy, bo tak słabo ci szło i kurde, żeś ten. O Jezu, gdzie ja wlazłem? O Jezu, nie widzę nic. A, łóżko jakieś. O, ej, to było nie fair, bo kurde, kamera się zbagowała. Żebym postrzelał z kuszy, bo słabo mi coś szło. O, ty kurde, wredny Apexo, gadzino, paskudna. Zaraz cię tu wyklepiemy. W sumie może będzie nawet szybciej jak cię... Ojej, ja tylko że... Dobra, ja go wyklepę i będę kontynuował. A żebym strzelanie z kuszy. Chodzi o to, że to nie jest nawet moja wina, że ja czasami z kuszy nie trafiam. Po prostu kusza ma to do siebie, że jak nie mam procentów w kusze, to zawsze, nawet jak będę idealnie mierzył w cel, to i tak jest szansa, że go nie trafię. Także o to chodzi, że no po prostu ciężko. Dobra, wyklepę go i tyle. Że nie da się trafić po prostu nawet jak będę idealnie celował. O to chodzi. Dobra, Apexo, będziesz mój.
Okej, udało się, o mój Boże, 300 doświadczenia. Udało się gościa pokonać, dawaj mi broń, miecz Apexo. Tyle cię było, chłopie, bardzo się cieszę, że się udało. Przewędrowałem aż tutaj do ogniska i tu w kącie po prostu dokończyłem dzieła, chociaż ciężko było chłopa pokonać. Zobaczmy tę kosę jego, miecz Apexo, pozręczność cięte, bardzo mi się to podoba. Zobaczmy, co powie na to. Moja głowa. Wezmę sobie jego miecz w ramach nagrody za to. O kurwa, masz niezły cios, wiesz? Gdzie jest złoto? A, słuchaj, człowieku, mówiłem ci, że nie dostaniesz mojego złota. W takim razie chcesz dostać jeszcze raz? Powodzenia, jak dla mnie możesz mnie bić, kiedy tylko chcesz, nie mam przy sobie złota. Okej, przy sobie nie ma, ale może gdzieś ma indziej. Haha, zobaczymy. Czemu miałbym ci w to uwierzyć? Ponieważ tak jest, mój przyjacielu, albo powiem ci coś. Zamieniam się w słuch. Może jestem złodziejem, kryminalistą, ale mam resztki honoru. Mój miecz dzielnie służył mi od wielu lat. Świetnie, ale co mi z tego miecza? No cóż, możesz oddać go karczmarzowi, jestem pewny, że mu się spodoba. Dobra, niech tak będzie. Tak jak mówiłem, nadal mam resztki honoru. Dobra, czyli miecz nie należał tak naprawdę do Apexo, tylko do karczmarza, którego okradł chyba Apexo, ale ten miecz bardziej przyda się mi, bo za 10 punktów zręczności będę mógł go już nosić, a to oznacza 45 obrażeń, czyli no prawie że najmocniejsze, co jest oczywiście premia, tutaj wartość niemożliwa do ustalenia jest najlepiej tego miecza. No, ciekawe, oczywiście zrobiłem taką jedną wielką zadymę tutaj na mieście, że... O, Wolfgang, hej ty, zatrzymaj się! O co chodzi? Jesteś teraz w drodze do twierdzy? Możliwe. Dlaczego pytasz? Wiesz, szukam kogoś, kto by mnie tam zaprowadził. Dlaczego? Idź sam. Masz nierówno pod sufitem, nie dam już się już więcej złapać bez ochrony. Sama myśl o wyjściu samemu doprowadza mnie do myśli samobójczych. Na zewnątrz czyha pełno przestępców. Napadnięto cię kiedyś? Tak, do cholery. Już drugi raz w tym tygodniu. Trzeba przyznać, że głupotą jest chodzenie po lasach bez odpowiedniej ochrony. Co mi jednak innego zostało? Jestem w końcu podróżnym handlarzem. Moje towary nie sprzedadzą się samoistnie. Tak naprawdę powinienem się cieszyć, że przynajmniej żyję. Kim byli ci goście? No, normalnymi bandytami. Przynajmniej na takich wyglądali. No, popatrz. A więc mogę na ciebie liczyć? Dobrze, zaeskortuję cię do fortecy. Czemu nie? Jednak pod jednym warunkiem? Jakim? Gdy dotrzemy na miejsce, to będę mógł wybrać coś z twoich towarów. Widać, że wiesz, jak robić interesy. Podobasz mi się. Dobrze, wszystko już uzgodniliśmy. Daj mi znać, kiedy ruszamy. Okej, oczywiście jeszcze nie ruszymy, ale na pewno ruszymy. Chciałbym skoczyć... Wow, ty, gościu... Śpisz, ty? Co to za spanie jest? Rekrut w ogóle... Dobry rekrut. Cześć, pan gwardzista. O, widzę, że ty jakbyś chciał ze mną zagadać, ale najpierw pójdę nauczyć się troszeczkę zręczności w sumie, bo z tego, co pamiętam, chyba Filip albo Martin potrafili to robić, także fajnie by było się nauczyć trochę zręczności. Bo dzięki temu będziemy mogli korzystać z łuku i z szpady. A ile ja mam punktów właściwie do 15? Okej, okay. No właściwie czemu nie? Zacznijmy trening, pokaż mi co tam masz, co chcesz wiedzieć. Kusza zręczność, to daj mi tej zręczności w sobie. Dobra, to przeznaczmy pierwszy poziom na naukę zręczności. 5-5, nie wiem czy są progi punktowe, ale spróbujmy rozdać wszystkie punkty. Udało się. Okej, okay, wygląda na to, że dalej 5 punktów za 5 jest, więc jest super, a my jesteśmy dzięki temu zręczniejsi. To oczywiście kolejny poziom już coraz bliżej, także nie musimy się martwić. A dzięki temu założymy sobie oczywiście... O, nie założymy jeszcze, kurczę, łuku. A myślałem, że już będzie, ale za to nowa broń zdecydowanie lepsza. O, kosmicznie lepsza. Się zastanawiam, jakim cudem ja tego Apexo byłem w stanie uklepać. Tak, całkiem dobrze mi szło. Chyba musiał mi wyjść naprawdę dużo krytów. Zrobiło się dosyć późno, ale chciałbym jeszcze zagadać do Susan. Czemu się smucisz? Ach, mój ojciec swego czasu nadzorca portu siedzi codziennie do późnej nocy w knajpie, zapijając smutki, odkąd stracił pracę. Następnie przychodzi gdzieś późnym rankiem, kompletnie pijany do domu, idzie spać, by następnie powtórzyć historię. W takim razie ma problemy z alkoholem. Znam kogoś takiego. Dokładnie, wszystko się zaczęło, odkąd nasz wspaniały pan Renwick, książę, zabronił handlu morskiego, przez co już nie przepływają do statki, a mój ojciec przez to stracił pracę. Następnie jeszcze zmarła moja matka. Wtedy nie potrafi już odejść od flaszki. Rozumiem. Smutna rzecz. Czy mogę ci jakoś pomóc? A jak masz zamiar to zrobić? Wątpię, by posłuchał nieznajomego, co powinien zrobić. Cóż, mam swoje metody. Jak uważasz, jeśli ci się faktycznie uda namówić mojego ojca, by zaprzestał picia, to z pewnością nie pozostałabym ci dłużna. Tak? Co można myśli? No, sam wtedy zobaczysz. Ha, okej, wszystko jasne. W sumie to jak nazywa się twój ojciec? Ma na imię Mateo.
możesz uznać sprawę za załatwioną. Okej, problem z alkoholem. Uła, niefajna rzecz, ale Katrin, czekaj, bo ciebie też chciałem zagadać. Co dobrego tam gotujesz? Zupę rybną dla mojego męża Stefana. Tak dużo? Dla jednej osoby? Nonsens, jest sprzedawcą ryb, a odkąd biznes nie idzie zbyt dobrze, to przynosi wszystkie ryby, które się nie sprzedały, a ja gotuję z nich zupę. A, widzicie, dobra sprawa, nie wyglądasz, jakby sprawiało ci to przyjemność. No, sam jest z rybami cały dzień. Wcale, ta zupa śmierdzi jeszcze gorzej niż same ryby. Mówiłam mu od samego początku, że stragan z rybami to beznadziejny pomysł, ale nigdy mnie nie posłuchał. No dobra, jakby się za to żyli, no beznadziejny pomysł, a masz jakąś alternatywę, moja droga? Chyba nie. Mogę kupić od ciebie zupę rybną? Czekaj, chcesz kupić moją zupę rybną? Tak, dokładnie, to powiedziałem. Byłoby mi bardzo miło, jednak to cię będzie trochę kosztować, w końcu muszę też z czegoś się utrzymać. Powiedzmy 7 sztuk złota za miskę, umowa stoi. Okej, możemy u niej kupować zupę rybną, a ile taka zupa jest warta? Kompot, ryż, surowy ryż, potrawka schrzon, z dzika, nie no ten, nie wiem. Okej, skrzyżowanie pod warstwą. 7 za zupę rybną brzmi całkiem git. Dobra, czy wy tu macie jakieś... O, tu jest jakieś łóżko. Siema, ja od dzisiaj jestem waszym przywieranym synem. Czego tu szukasz? Mówcie mi, Robinos. Idę do rana, spanko robię. O, budzonko, robimy, już czego wychodzę. A tu Stefan, decyzja. Ty. Czekaj, Stefan, a tutaj była Katrin, a tu wyspaliście przecież w tym domku obok. Co tu się dzieje? Co, czy jest ten dom? Macie. Dobra, dobra, Katrin, nie gniewaj się. Czekaj. Czekaj. Katrin? A Katrin, ty gotujesz zupę rybną? Tak, dobrze, okej. Dobra, bo wyszliście do innej chaty. Ja myślałem, że Stefan tam jakiś skok w bok zaplanował dziwny. Ojejciu, co tu się jest? Nie, wszystko w porządku, pod kontrolą. Ojej, co tu się wydarzyło? Jak tam? A, dobrze, że przyszedłeś. Siekiery są gotowe do odbioru. No właśnie po to przyszedłem. Dobra, daj mi je. Moment, najpierw złoto. Ile sobie życzysz? 30 sztuk złota. Dobra, trzymaj. Okej, dajmy mu 30 sztuk złota. W porządku, to twoje siekiery. No i pięknie zaostrzone siekierki, let's go. Dobra, mamy pięknie, mamy fajnie. I teraz tak, jakby pomyśleć, gdzie ktoś by schował magiczne tamburyno do tego miejsca. Musiało to by być miejsce raczej dostępne, ale takie, które ktoś pilnuje. Jeśli tutaj wejdę, to dostanę w łeb od strażnika, na przykład. Cześć, Robert, siema Robert, byku. A, nowa twarz, witaj Welen, nieznajomy. Siema, mój imienniku, cwaniaku. Co tu robisz? A, masz fajne zbroje. Jestem Robert, dowódca straży w mieście portowym. Co mogę dla ciebie zrobić? Co powinienem wiedzieć o mieście portowym? Cóż, to małe i łatwe w zarządzaniu miasto portowe. Wystarczy się rozejrzeć szybko, nauczysz się tu odnajdywać drogę. Okej, dzięki Robert, naprawdę miło mi było i w ogóle. Czy oni chcą mnie wygonić stąd, czy nie? Nie, ja mogę sobie tutaj wejść, tylko po prostu bacznie mnie obserwują, tak jakbym miał coś tu zrobić. Jestem ciekaw, czy jak wejdę sobie na górę, to też czy będą... Ten Robert w ogóle lewituje w powietrzu. O, tu jeszcze ktoś śpi. Siema, co tu za spanko robicie? Jest runa! A, trafiłem. Mogę ją zabrać? O nie, obudził się! Cholera, no już idę sobie. No, runocha! No już, a zaczekam, niech pójdzie spać. Jak on pójdzie spać, to my zrobimy hic. I zrobimy skradanko i zrobimy sobie zabieranko. Ale wyczułem tą runę po prostu moim robinowym nosem. Po tym jak człowiek w tyle w Gothica 3 się nagrał, to jednak... Co ty tam robisz? Jajco, no Robert, co mogę robić? No runkę będę zbierał. Nie wejdzie chyba tutaj na górę. Świetnie, wyczułem runę po prostu moim robinowym nosem. Runa teleportacyjna do miasta portowego, oczywiście spróbujemy ją ukraść. Znaczy to nie było tak naprawdę kradnięcie, bez przesady, po prostu mi się bardziej przyda, niż by miała leżeć tutaj. Ale w ogóle, Jezu, trafiłem w pierwsze lepsze miejsce. Co tam robisz, co? Nic. Ej, oni mnie biją. Nie chcę cię więcej tam widzieć, zrozumiano? Zabraliście mi broń? Tak, straciłem złoto i straciłem broń. Dzięki chyba za złoto. Dobra, w takim razie, okej, no niech wam będzie. Zastanawiam się tylko, dlaczego mnie zaatakowali, przecież ta runa to nic takiego ten, no nie? Dobra, spróbuję jeszcze raz ją ukraść, jeśli by się okazało, że będą mnie chcieli bić. Ale co tam robiłem? No po prostu wziąłem sobie runę, no. Dobra, zobaczmy, czy panowie będą dalej foszki mieli. Nie, na szczęście tym razem nie. Okej, to ja wybiegam, żeby już się nikt nie czepiał. No. Uf, udało się. No i teraz, dzięki temu cwajanki, mamy oczywiście runę teleportacyjną do miasta portowego oraz do fortecy, dzięki czemu nasze podróżowanie będzie o wiele, wiele przyjemniejsze, ale wracając, zabiorę ze sobą Wolfganga, żeby się nie błąkał przez las sam. Do domów nie będę wchodził, wiecie. Nie będę tego robił w dzień, jak coś to w nocy. Okej, tu się zebrało więcej tych ludzi teraz, robotników. Rzeczywiście protest się dosyć mocny zrobił. Leroy oczywiście na scenie tutaj zachęca
zachęca tłum nie wiem, jak to powiedzieć ładnie, do nie buntu, tylko do protestu, po prostu do jakiegoś takiego zwrócenia uwagi na problem. Jest tu Mateo, jest pan farmer, jest Louis, czyli po prostu karczmarz. Może zagadajmy na początek do Mateo, bo tu widzicie, ten problem alkoholowy dosyć mocno się poszerza. To ty jesteś Mateo, ten były nadzorca portu? Że co? Odpierdziel się! Okej. Chyba cię o coś zapytałem. Nie lubię się powtarzać, ale zrobię dla ciebie wyjątek. To ty jesteś Mateo, ten były nadzorca portu. Spieprzaj, powiedziałem, spieprzaj stąd. Tak, ale... Nie! Okej. Ojej, będzie trigger, chłop łapał. F5. A, i ogólnie pisaliście mi też, jak poustawić na przykład te rzeczy w lewym górnym rogu. Pisaliście mi, jak ustawić sobie szybkie zbieranie na prawy przycisk myszki. Oczywiście, myślę, że nie przeszkadza mi jakoś bardzo to, co się dzieje w lewym górnym rogu, ale mogę tam ewentualnie coś poprawić, rzeczywiście. A zbieranie prawym przyciskiem myszki nie wiem do końca, jak działa, bo ponieważ chciałbym, żebyście zawsze widzieli, co zbieram z przeciwników, żebyście zawsze mieli pewność, że to, co mam w ekwipunku, to rzeczywiście się znalazło w tym ekwipunku w jakiś taki normalny sposób, jakby, no nie? Także tak. Twoja córka bardzo się o ciebie martwi. Dobra, czekajcie. Save'a zrobię jeszcze dla pewności. Twoja córka bardzo się o ciebie martwi. Powiedz mi, chłopczyku, czy to możliwe, że masz aż tak zły słuch? Mówiłem ci już 5 razy, byś się ode mnie odpierdzielił. Cóż, ja nigdzie się nie wybieram, póki nie odłożysz tej butelki, nie opuścisz tej meliny raz na zawsze. Ty pieprzony robachu, myślisz, że cię posłucham? Zaraz cię wykończę! Spróbuj tylko, staruchu. Okej, no niestety Mateo ewidentnie burdę w karczmie. Jaki piękny damage! 55 zobaczyłem! Tylko 5, co to ma być? Chyba krytnie wszedł jakiś, albo ewidentnie jakoś biedacko machnąłem tą kosą. Nie no, za 5 to jak ja będę bił, to nigdy go się nie wyklepę. Moim problemem jest to, że nie posiadam lepszych umiejętności walki. I to trochę jest bolące. Dobra, panie Mateo, bo widzę, że naprawdę jesteś twardą sztuką. Muszę przyznać, że jako zarządca, no to mogło tak być, że rzeczywiście musiałeś czasami komuś obić mordkę. W ogóle mi takie dobre kryty powchodziły, czy coś się wydarzyło? Dlaczego nagle Mateo... Dobrze, kolejny poziom wbity, 200 expa. Zabieram oczywiście szpadę. A Mateo, zabieramy oczywiście butelki. Zupa rybna 67. A... co? Ty, zupa rybna przywraca... Muszę to zobaczyć jeszcze raz. 67 punktów zdrowia, wartość 65, a laska chce mi za 7 sprzedać zupę rybną? Z tą zupą rybną musi być coś nie tak. Musimy tam zajrzeć jeszcze. Jeszcze raz. Dobra, Mateo, już się nie denerwuj. Zobaczmy. No już dobrze, wygrałeś. Wiesz, wygrałem. O, i co, i to chwila. Wszystko? Niech to szlak, moja głowa, co tu się do cholery stało? Okej, zobaczy, co się stało. No, żeś dostał po łbie. Więc możemy w końcu porozmawiać? Cholera, kim ty w ogóle jesteś? Tym, który właśnie obił ci mordę, abyś wytrzeźwiał. Czekaj, co ty zrobiłeś? A teraz ochłoń, chciałeś mnie pobić tylko dlatego, że chciałem z tobą porozmawiać. No to alkohol, och, przepraszam. Och tak, znam to, ale to nie ze mną problem. Właściwie to jestem tu po to, by porozmawiać o twoim problemie z alkoholem. Więc moja córka znowu nie potrafiła trzymać języka za zębami? Dokładnie. Tak, właśnie taka jest. Co jeszcze ci powiedziała? Że straciłeś swą żonę i pracę, a do tej pory zacząłeś pić. Tak, moja żona Ewa była bardzo chora, ale nie chciała udać się do uzdrowiciela. Mówiła, że wszystko będzie dobrze, a następnego dnia już się nie obudziła. Bardzo mi przykro z tego powodu, ale musisz teraz zadbać o swą córkę. Bardzo się martwi i z pewnością jest zmęczona widzeniem cię w takim stanie każdego dnia. Masz rację, ale po prostu nie potrafię tego wyrzucić z głowy. Bez niej życie nie ma sensu. Alkohol rozwiązuje problemy tylko tymczasowo. Rozumiem, ale twoja córka cię potrzebuje. Czy chcesz, by straciła też ojca? Ty zostanie kompletnie sama. O cholera, myślałem, że uda mi się z tego wyjść, ale nie przywróciło mi to żony ani pracy. Tak właśnie jest niestety, a teraz idź do domu i się prześpi. Porozmawiam z twą córką i powiem jej, że wszystko będzie już w porządku. Dobrze, zrozumiałem. Tak właśnie zrobię. Bardzo dobrze i mogę na tobie polegać? Przestań pić, póki jeszcze możesz. Przyrzekam ci. Cóż, nie przyrzekaj mi, tylko sobie, a raczej twojej córce. Więc do zobaczenia. Żegnaj.
problem z alkoholem, jak widzicie, poważna rozmowa dwóch mężczyzn, mam nadzieję, że przyniesie jakiś skutek. Z gościa była szpada, oczywiście dzięki temu, że znalazłem miecz Apexo, nie będę z niej korzystał, ale powiem wam, że naprawdę jest okej. Okay. Gdyby nie to, że właśnie ten, no oczywiście, no lepszy jest miecz Apexo, więc będę z niego korzystał. Szkoda, że się mogę założyć łuku, ale oczywiście kolejny poziom to rozwiąże. Jest to oczywiście Luis, któremu mógłbym oddać moją szpadę. Witaj. Witaj, jak mogę ci po... Czekaj chwilę, czy ty jesteś jednym z tych piratów, którzy próbowali okraść skarbiec Renwiga? Tak, to właśnie ja. O kurwa, jak to się stało, że nie wisisz teraz na linie lub siedzisz w kopalni złota? Udało ci się uciec? Nie, książę mnie uniewinnił. Ta, oczywiście, że to zrobił. Co w tym takiego śmiesznego? Ty, mówiący, że Renwing się uniewinnił. On nigdy nie uniewinnił nikogo, nawet za malutkie, nieznaczące przewinienie. I nagle przychodzisz ty i mówisz, że opuścił ci próbę ogłodzenia jego skarbca? Jak mam w to uwierzyć? Jeśli mnie wierzysz, to twoja sprawa. Niech ci będzie, jesteś może głodny albo spragniony, a może potrzebujesz informacji. Okej, okay, jestem głodny, może mi coś zaoferować? Wiele smakowitych rzeczy, spójrz tylko w menu. Okej, ma on przepisy jakieś, ma dużo żarcia rzeczywiście, sporo jabłek, bardzo miło. Chcesz czegoś za swoje informacje? No, po prostu zapłać mi 5 sztuk złota za każdą, to taka przyjacielska przysługa. Przyjacielska przysługa? Za co? Za pokazanie staremu Renwigowi, gdzie jego miejsce. Nie lubisz go? Nie, tak jak większość tutaj obecnych, takie jest moje zdanie na ten temat. Okej, rozumiem. Potrzebuję informacji, zobaczmy co ma do powiedzenia. Coś o księciu, coś kupić i jakaś praca. To może później. Chwilowo nie potrzebuję zbyt wielu informacji. Wolę rozejrzeć się na własną rękę, a gdy będę potrzebował, to oczywiście wpadniemy i zagadamy. W trakcie, gdy biegałem i lałem się z Apexem, to chyba tu widziałem jakiś rum leżał. Nawet nie tylko. Parę towarów, które chętnie wylądują w mojej kieszeni na pewno. No i muszę zobaczyć, co z tą zupą rybną za 7. A i jeszcze mówiliście mi, jeden cojak napisał, że gdy będę w okolicach jakiegoś młynu, żebym rozejrzał się za półką skalną, bo tam powinienem trafić na jakąś fajną broń, więc będę musiał się tam rozejrzeć, ale na razie jeszcze nie widziałem za dużo młynów, więc no, sprzedaj mi zupę rybną, koszt 7 monet. Zobaczmy, 7, trzymaj, smacznego! Okej, okay. I zobaczmy, otrzymałem zupę rybną Katrin. Zobaczmy, to zupa rybna Katrin, jak się prezentuje. O, tylko 10 zdrowia przywraca. Miska wypełniona pyszną zupą Katrin. No niestety w porównaniu do zupy rybnej, która przywraca 67, no to biedna wersja. No ale niech będzie, kupiłem już jedną, wystarczy. W razie gdyby ktoś był głodny, to możemy zawsze dać mu super świetną zupę. Gdzie jest ta laseczka, która obiecała mi coś tam fajnego w zamian za to, jak przyprowadzę ojca jej... Albo jego, nie, no żartuję, jej, oczywiście ojca. Akurat rybek by się szklejał. Nie, ty jesteś gwardzicą, który żyje. Tu jest pan, ty Stefan pilujesz chyba wszystkich chat w rejonie, coś mi się wydaje. No, na to wygląda. Okej, okay, ty, a ta laseczka jedna gotuje. Tu są gwardziści, ci się tu bawią. Ty, to gdzie ona jest? W ogóle tutaj to łóżko też śmieszne gwardzistów. A może tam była dalej gdzieś? Nie, w karczmie. Jezu, czy wy to widzicie? Czy wy to widzicie? Co się stało? Kosmici w porcie? Co jest? Co tu się... okej. Okay. Let's go. O nie. Gwardzista w kosmos. Wystrzelony został. Program kosmiczny, kurde, Welen 2.0. Let's go. Ja pierdykam. Ja jeszcze spina załączył. Nadał ruchu rotacyjnego w górę. Wystrzelony chłop. Co to jest w ogóle? Zajebiście. Dobra, to jest jakaś laseczka, nie, to obywatelka zwykła. Rozumiem, rozumiem. No to grubo. Mam nadzieję, że to nie jest jakiś NPC, którego potrzebuję. Będzie mi trochę smutno, jak chłop wystrzelony. O, tu ktoś sprząta. Tu jest Susan. Cześć. Rozmawiałem z twoim ojcem. I jest teraz w domu. Odsypia wszystko. Możesz być jednak pewna, że skończył z piciem. Naprawdę udało ci się tego dokonać? Wow, nie sądziłam, że ci się uda. Cóż, nie mogę tego w pełni obiecać, ale zakładam, że byłem wystarczająco przekonujący. Tak, dobrze, miejmy nadzieję. Co z moim wynagrodzeniem? Ach tak, bym zapomniał, udało nam się zaoszczędzić przez wiele lat trochę złota na rzecz pierwszej potrzeby. Ostatnimi miesiącami mój ojciec korzystał dokładnie z tego złota. Myślę, że reszta tego złota przyda się bardziej tobie. Ojciec nie będzie miał też pretekstu, by znowu zacząć pić. Okej, otrzymałem jakieś złoto. Dziękuję, więc... Do zobaczenia!
150 zł otrzymałem, bardzo potężna nagroda, patrząc, no, patrząc na to, że miałem do tej pory 200 monet w kieszeni, więc prawie mi zafundowała drugie tyle, co miałem. Łopata może się przydać, żeby wykopać jakieś fajne skarby, więc spoko. Okej, jestem ciekaw jeszcze tej plaży, która jest tutaj obok. Rzuciłbym okiem, co tu się dzieje i kto tutaj mieszka. Możliwe, że mieszkańcy, których nie było stać na wynajmowanie mieszkania już w mieście, musieli przenieść się gdzieś na plażę. Jezu, tu biegają pełzacze, ludzie, wy tak mieszkacie, tu żyjecie? Normalnie? Z pełzaczami? Na plaży? Jesus, dobra. Są tu jacyś osobnicy, jest tu Hank i Erik. Erik, kim do diabła jesteś? Ja... Masz powiedzieć mi natychmiast, kim jesteś i czego tu szukasz, inaczej... Tak? Powoli, cwaniaczku, na twoim miejscu nie ryzykowałbym otwierać niepotrzebnej gęby. Niepotrzebnie gęby. Okej. Widzę, że chłop się tu rozgląda. Coś podnosi. Dziwnie się zrobiło. Więc, jeszcze raz od początku, kim jesteś i czego tu szukasz? O, to jest pirat w ogóle. Nie mogę nic mu powiedzieć. Ja sobie pójdę? Tak, spieprzaj. Okej, Erik i Hank. Czy nie miałem ich przypadkiem w listach gończych? List gończy bracia na przykład? Czy to nie byli oni przypadkiem? Napaść na wędrujących kupców, morderstwo jednego z nich, ostatnie miejsce podu między twierdzą a miastem portowym, a nie. Ale taka zakazana morda i taki, kurcze... Pokaż ryjec. Nie, to nie wy chyba jesteście. Chociaż ten to taki, kurcze, wygląda jakby coś tu ten, coś tu się kręciło. Ale dziwna sprawa, że pilaci. A Hank, coś mi powiesz? Czy będziesz tak samo jak ten twój kumpel? Nie mam ochoty z tobą gadać. Pogadaj z moim kumplem, bo Bogi, jeśli czego chcesz. Okej, a Erik, mogę z tobą jeszcze? Nie, dobra. To ja sobie już pójdę. Okej, czyli jest tu takich dwóch ziomków. Dosyć podejrzane typy, zakazane mordy. O kurczę, dobra, no myślałem, że będą tu przyjemniejsi ludzie na plaży. Jest oczywiście jakaś wyspa, dużo się dzieje. Ale wydaje mi się, że teraz byśmy mogli skoczyć, zanieść te siekierki, które oczywiście już są zaostrzone, a później byśmy mogli tak naprawdę zabrać tego naszego zioma, żeby go odprowadzić. Chociaż w sumie, kurczę, nie chciałbym jeszcze wracać, bo na pewno jest tu jeszcze sporo do zrobienia i zwiedzenia. No z pełzaczem akurat chyba bić bym się za bardzo nie chciał, dopóki nie będę miał trochę kryta, to wiecie. No on tak wbiegł tam do środka i nie widać... O, kurde, znowu się pojawił! Matko Bosko! Nie, pełzaczu, biegniesz sobie do środka, może później do ciebie zawitam. Okej, pójdźmy oddać siekierki i pomyślimy sobie tutaj ten. Mamy przede wszystkim najważniejsze to, że teleport, więc spoko. Możemy sobie w każdej chwili wrócić. O, a tam jest taki balkon. Jakbyśmy spróbowali jakoś przekraść się obok tego, tego ziomka. W sumie, kurczę, wydaje mi się, że też ten kupiec, o którym wspominał Kowal, że ja go mijałem tam na drodze gdzieś. I on siedział i był taki mega nie w humorze, więc zgaduję, że po prostu został zaatakowany przez jakichś bandytów i stracił tę dostawę. Będę musiał ją przynieść. Okej, tu widzę również, że oczywiście standardowo, co może być w tym, co może być w fosie i temy. O, kolejny kij, spoko. Będzie tutaj, można zrobić sobie trochę strzał. Hyc na górę, bo jeszcze grzybąż i trzeba podgrzybek i borowik w takim miejscu, takie grzyby, no, nieźle, nieźle. Myślę, że to dobrze się dzieje. Laga, pewnie, czemu nie? Zobaczymy, czy przypadkiem ktoś nie zgubił jakiegoś mieszka, przechodząc przez ten. A, niestety nic z tych rzeczy. Ale widzę, że tutaj gra również stawia na to, żebyśmy dużo zwiedzali i zaglądali w każde możliwe miejsce. Bo praktycznie, gdzie bym nie zaszedł, to coś tam leży i do zebrania i tak fajnie. Ja to lubię oczywiście, więc takie nagradzanie za ciekawskim, zabycie ciekawskim cwaniakiem, to spoko sprawa, więc bardzo mi się to podoba i coś nie mogę wyjść z tego, kurczę, tego rowu. Ale okej, udało się. Jake zadowolony, wilki już nie sprawiają kłopotów, a teraz jeszcze zagadajmy do Briana. Mam przy sobie wasze siekiery. Dobrze, spójrzmy więc. Okej, proszę, naostrzone siekiery. O, jeszcze kontrola jakości będzie robiona. Zobaczmy. Jeszcze sprawdzanko. Więc co możemy zrobić jeszcze dzisiaj? Ale wpadłem na pomysł fajny. Okej. Bardzo dobrze, teraz robota powinna pójść znacznie sprawniej. Okej, no i zadanie wykonane, shakery dla Drowali. A czy wbiłem kolejny poziom? Tak, mam 15 punktów nauki, więc piątkę byśmy mogli przeznaczyć na zręczność u ziomeczka tutaj. A przy okazji, wiecie co, skoro i tak już tutaj ten, miasto portowe, weźmy sobie czwórkę, zobaczymy, gdzie mnie przeteleportuje. Jestem strasznie ciekaw, gdzie mnie przeniesie. Okej, przyniosłem je przed wejściem, rozumiem, no nie tak daleko. 10 many aż zżera, oh shit man. Dobra, Filip, cześć.
Mam dla ciebie złoto, no niekoniecznie jeszcze, chociaż w sumie mógłbym. Zacznijmy trening. U ciebie na pewno chciałbym jeszcze 5 zręczności, pozwól. Dzięki temu założymy sobie o wiele lepszy łuk. Mam jeszcze 10 punktów pozostałych, a więc skorzystam. Dobra, 10 many, cholera. Dobra, zjemy sobie jedną magiczną pokrzywkę, trudno. A, bo będę potrzebował się teleportować, dlatego. I założymy od razu sobie lepszy łuk, więc jak widzicie, już nowy łuk i nowa broń na plecach, to mi się podoba. A zanim zagadam do Filipa, zrobię save'a i zobaczymy. Dajmy mu pieniążki, mam dla ciebie złoto. Okej, okay, dałem mu 150 aż. Dobrze, jeśli chcesz, możemy zaczynać od zaraz. Okej, okay, i zobaczmy, zacznijmy trening. Ty uczysz siły, łuki, jednoręczne i parowanie tarczą. Okej, okay, on naprawdę uczy wielu rzeczy. Dobra, całkiem fajnie. Liczyłem co prawda na to, że on może będzie coś z polowaniem. Na razie jeszcze pieniążków potrzebuję, więc nie będę mu płacił, ale w razie czego wiemy, czego uczy. No i Filip naprawdę jest, no, naprawdę konkretnym nauczycielem, więc na pewno go odwiedzimy. I skrzyżowanie przed fortecą, prawdopodobnie domyślacie się, dlaczego tam lecę. A, ponieważ stąd powinniśmy całkiem blisko mieć do naszych tutaj ziomków tych, no. Do naszych ziomków myśliwych, a ja zapomniałem, że ja potrafię się skradać, także jakbyśmy spróbowali zrobić cicho taką akcję troszeczkę tutaj, cwaniacką, żeby zakraść się potem pancerz, który mi tutaj podpowiadaliście, że, znaczy podpowiadaliście, że, który żeśmy zobaczyli, o chyba zostałem dostrzeżony z moim cwaniackim planem, ale dobrze, dobrze, kontynuujemy misję, nie zrażajmy się. Powoli cwańskim krokiem się przedrzemy na drugą stronę, żeby po prostu ten pancerzyk sobie złapać, no bo że się uda akurat, byłoby fajnie. I w sumie teraz mamy lepszy łuk i brońkę, to też byśmy mogli coś upolować. W sumie szkoda troszeczkę, że dalej nie umiem żadnych zwierząt obgrabiać. A czy ja mogę przeskoczyć przez palisadę? Nie, ej, przemyślana giereczka jest, to mi się podoba, że nie można sobie od tak na palisadę. Ale na dach jest większa szansa, że wskoczę. W porcie musimy jeszcze dach zwiedzić. Oj, tak, tak, na pewno. Bo zazwyczaj na dach portowy to się kojarzy, że tam jakieś itemki chowane były. W Gothiku 2 tak było z tymi itemami właśnie na dachu. Dobra, chycę sobie na dół. Grot do strzały tu nawet jest. Okej, okay, to co, robimy teraz akcję skradanko. Nie wiem, czy się tam ktoś strzaił, że ja się skradam. Zobaczmy. No, wygląda na to, że raczej nikt póki co, więc cicho, ciemna akcja teraz. Zrobimy sobie tutaj szybkie F5 i lecimy do tej skrzyneczki fajnej, która tam czeka na mnie. Mam nadzieję, że rzeczywiście kogoś nie potrafi przez ściany widzieć. Zresztą teraz tak naprawdę skradam się za jego plecami. Zobaczmy, czy mocny grog, jak wezmę to. Nie, nie zareagował, więc powinno się udać. Okej, okay, kuferku, kuferku. Macanko robimy. Zbieram oczywiście wszystko, co się da i dostałem odblokowane osiągnięcie jakieś. Czas na walkę, odblokowane osiągnięcie. Nawet w prawym górnym rogu było pokazane. Dostałem chyba jakiś taki achievement, ale i doświadczenie za to. Możliwe, że po prostu chodziło o to, że takie wiecie, że udało się ukraść bez zostania przyłapanym na tym jakby. Spoko, a może przez to, że po prostu lepsza zbroja. Dodatkowo tam jakiś przepis, więc za chwilę go sprawdzimy. Okej, okay, okej, okay, powolutku, powolutku i już. Jestem ciekaw, czy oni będą zareagują na to, że będę miał pancerz z ich skrzyni na sobie. Mam nadzieję, że nie. Pancerz ze skóry topielca, 15 cięte, 20 obuchowe, 12 kłujące. No w porównaniu do tego, co mieliśmy, no to jest dwa razy lepsza zbroja, więc no zdecydowanie warto było ją ukraść. I jeszcze jakiś przepis tu był. Na potrawkę z dziczyzny prawdopodobnie, zobaczmy. Tak, potrawka z dziczyzny, przepisy kulinarne, więc dodatkowo ten i trochę złota. No fajnie ogólnie, bardzo mi się podoba. Joachim, nie, no widzę, że panowie chyba tutaj nie przejmują się specjalnie tym, że mam zbroję ich, ale wyglądamy komicznie, jeszcze z tą czapką, no nie mogę. Okej, okay, jest jakiś jaszczur. A, i mówiliście jeszcze też mi o tym, że w mieście jak byłem i była jakaś tam lokalizacja strażników, że tam gdzieś nad tym jakaś lepsza kusza była. Znaczy oczywiście mamy już lepszy łuk, ale chętnie bym się dowiedział, cóż to tam takiego, cóż to za kusza była. To wiecie co, to na szybko skoczę do miasteczka, i zobaczymy, gdzie ta kusza jest. Tak, skoro już o niej wspomniałem, to sprawdzimy, czy rzeczywiście coś takiego było. Także ja szybko pobiegnę do miasta na górę i zobaczymy, gdzie ta kusza może być. Żebyście, jakbyście wy sobie grali, to żebyście wiedzieli, gdzie na przykład fajną kuszę na start wyrwać. Okej, cwańki, rozglądam się przy tej siedzibie, znalazłem tutaj troszeczkę jedzenia, więc na początek sobie chętnie zgarnę i możemy na przykład... O, rzeczywiście jest! Mały pakiet bełtów oraz kusza myśliwska. Dwa małe pakiety nawet. Czyli była tutaj. Oczywiście pakiety możemy sobie otworzyć, dzięki czemu zdobędziemy 20 bełtów. Świetnie. Ja, żelazny nawet bełt jakiś był, czyli takie lepsze. I to jest kusza myśliwska, czyli taka już, którą miałem. 25 obrażeń kujących i 15 sił wymaga, więc można ją założyć od razu prawie, że... No fajnie, szkoda, że nie mogę bełtów wymienić na strzały, bo bardziej by mi się przydały. No ale tak, jest. Rzeczywiście była tutaj kusza i trochę jedzenia, także
Polecam tego Allegrowicza, który tam mi sprzedał info bardzo ładnie. No i przypomniało mi się też, że przecież mogę korzystać z butelek, które mogę uzupełniać, żeby manę sobie przywrócić. Tylko problem w tym, że właśnie picie strasznie długo trwa, więc jak chcę sobie uzupełnić całą manę, to muszę wypić 3 butelki, więc to zajmuje cholernie długo czasu, dużo czasu. No i właśnie tak to wygląda. Ale okej, chętnie się napiję i skoczymy sobie oczywiście do portu, no bo stamtąd będę musiał przeprowadzić gościa i jeszcze te problemy tam jakieś portowe rozwiązać pewnie, więc zamiast portowego szybka teleportacja, hyc, i jesteśmy na miejscu. Okej, no i tak to wygląda, cwaniaki. Całkiem przyjemnie. Zobaczmy nasz dziennik, jak wygląda aktualnie. Eskorta, handlarz z miasta. To właśnie ten quest, który chciałbym wykonać, myślę. Złodziej z karczmy. Złodziej nie miał przy sobie złota, ale dał mi swój miecz. Powinien on zadowolić karczmarza. Na razie ja jestem bardziej zadowolony z miecza, więc niech zostanie tak. Kupiec Teodor czeka na swą dostawę stali od handlarza Teodora Albrecht. O właśnie, właśnie. Dobrze, rozejrzeć się pomiędzy miastem a fortecą. Zaginieni myśliwi, 2 myśliwych nie wróciło. Jens, ich szef, kazał mi się za nimi rozejrzeć. Więc będziemy musieli sprawdzić też tych ziomków. Plomień na nagrody, to aktualnie nie jestem ten. I teraz tutaj, przejść przez tego i tak dalej. Myślę jednak, że może być potrzebne trochę lepszy sprzęt i powinienem wyruszyć w miejsce. No, także aktualnie widzicie, zrobimy sobie zadania w mieście portowym, zrobimy sobie zadania gdzieś tam w mieście i okolicy i później będziemy mogli udać się za tą skałę do tego podejrzanego obozowiska. Ale co, jaki? Na dzisiaj chyba to już będzie tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, łapka w górę, komentarz oraz sub z dzwonem, mam nadzieję, że już zostawione. Słyszymy się w kolejnym odcinku. Nie będę już dzisiaj przedłużać, bo też już jest późna godzina. Także dzięki za dziś. Trzymajcie się. Cześć. Pa, pa.